Cześć, witam was w moim następnym filmie na tym kanale. W dzisiejszym filmiku będzie taki poranny vlog. No wiadomo, że coś pokażę, coś opowiem. Są troszkę małe zmiany, więc są na pewno dość ciekawe. No i co standardowo, zostawcie suba razem z dzwoneczkiem, ponieważ aż 27% moich widzów tylko mnie subskrybuje, no a 73% nie. Dlatego będzie mi bardzo miło, gdy tego suba zostawicie. No i zostawcie także 220 łapek, będzie git. Będę się bardzo cieszyć. No i co? Już zima, można powiedzieć, tak odchodzi pomału. Za chwilkę wam pokażę, jak to wygląda teraz na podwórku. Ale najpierw Pietruszka ląduje do Science NC. Przez najbliższe 3 dni będzie dostawała Pietruszkę. W ogóle trzeba im dać jedzenie, bo jeszcze nie dostały. Tak więc na filmiku do tego nie będę dawać, żeby was tak tutaj nie nudzić. U młodych się nic nie zmieniło. Dobra, idziemy na dwór. No jak widać, śnieg topnieje. Jest teraz plus 6 stopni. Wczoraj dodatkowo jeszcze prawie cały dzień padał deszcz, więc ten śnieg szybciej się roztapia. No i co? No idzie wiosna, fajnie, w końcu. Po tych 2 tygodniach mrozów, śniegu w końcu można odpocząć. Króliki też na pewno odpoczną. No i tak, widzicie, nie ma koca, nie ma worków. Teraz tak to całkiem inaczej już wygląda. Bardzo fajnie. Jak tutaj u młodych. Wszystko jest git. Który to jest z tym okiem takim niefajnym? Chyba tamten. Tak. Ma całe nawet zaklejone to oko. O, widać. No nic tam jakoś przemywa mu to, ale to nic nie daje. I te 3 gry ślepy. Tutaj są te 3. Temu też troszeczkę grepie to oczko. Muszę mu tam je odkleić. Samica ma wykot tutaj belga na między 2 a 4 marca. Nie patrzę na tą, kurde, się robi ta no nie umie złapać ostrości ten telefon. Widać, pojedełka już też są. Mogą się już fajnie napić normalnie wody z pojedełek, a nie z misek. Jeżeli chodzi o klatkę, tu są te miski wszystkie. Muszę do domu zabrać. Jeżeli chodzi o klatkę, to nie miałem w ogóle materiałów do budowy dalszej. No ale dlatego teraz mrozy odpuszczają. Mam deski, tą taką paletę. Mam z czego zrobić progi i drzwiczki. Super, bo tu mam jedne. A muszę robić jeszcze dwoje i 3 progi. Troszkę tak to zaszlifować, że to tak na równo wygląda wszystko fajnie. Tu głównie. No i jak wyschną te deski, przyświeci troszkę słoneczko, to bo tu są mokre, widać. Dach też jest mokry. No tak mówię, jak to wyschnie, to będę malować. Muszę jeszcze jakiś kawałek papier załatwić. Na górę, na dach. Ach, kurde. Zaczęła ziemia odmarzać też. I teraz wszystko idzie do góry. Muszę to jakoś ściągnąć, to było to całe. Gnój już tutaj muszę wywieźć, bo już tego dość sporo jest, jak to wygląda u góry. No już śniegu nie ma na górze. Jak to maluchy. Tutaj jeszcze worek postanowiłem zostawić, mimo tego, że młode już są spore. Tutaj Sainz troszkę dorzuca słomy, bo no to ona się załatwia teraz z przodu, a nie z tyłu, tam przy gnieździe. Żeby po prostu nie chodziła w tym mokrym. No. Ogólnie już nie jest agresywna, fajna, potulna, milutka, nie tak jak wcześniej. No. Maluszki sobie siedzą, dzisiaj mają 15 dni. Patrzcie, jakie piękne. Ogólnie 2 mają bardzo słaby rysunek. Nie widzę na telefonie nic. To spełnić chyba lepiej.
Mają słaby rysunek, dwie sztuki, taki dość bardzo. Czyli mają, jak ma, to wiecie, takie te włosy, takie te pomarańczowe. Takie te pojedyncze włosy mają na całym ciele, na całym grzbiecie. No i słabo to wygląda. Natomiast dwa są takie już lepsze. Już nie mają tyle tych włosów. A natomiast jeden jest naprawdę bardzo dobry. Niemalże idealny, tak jak samica czy samiec. Dwa takie troszkę słabe wyszły. No i to czekamy, aż one wyjdą sobie już całkowicie z gniazda. To jest jak głodne jesteś, co nie? No. W sumie mogę przygotować mieszankę. I zobaczymy. W ogóle już będę otwierać ten boks z koprem, bo tak w tych workach mi się już skończył. To zobaczymy, jak to wygląda w tym boksie. Tutaj sam co jej wczoraj trochę powyciągałem tej sierści z szyi. Tutaj pod szyją miał taką sierść, tak zwisała, no to mu to powyciągałem. Już to lepiej wygląda. No, chcieliście, żeby go zobaczyć, by go pokazać to na półce, to w ostatnim filmiku go widzieliście. Samczyk bardzo ładny, troszkę tak daje rękę, tylko się tak boi, taki ostrożny jest, ale pogłaskać się da. No. Pięknie samczulo. Ale za niedługo będę musiał zmienić klatkę, bo tutaj jest trochę niska. Dlatego jak zrobię, dokończę tą klatkę, to go tam wsadzę. No niby jest troszkę krótsza o pół metra, ale ta to jest wyższa o jakieś 10 cm, więc tam będzie mu się lepiej żyło. No cóż, zamykamy. Natomiast samiczka Boss ma przeogromną ruję, patrzcie. Tylko się boję bez rękawicy, że nie podrapia albo coś. A dzisiaj już tak nie, ale ogon już ma w górze. No niestety zakocić jej jeszcze nie mogę, no bo jednak jeszcze jej ten miesiąc brakuje. A to, że ma ruję, no to nie znaczy, że od razu trzeba ją zakasać. No i poczekam tak, że z miesiąc czy półtora, aż samczyk już dorośnie, bo samczyk ma teraz 8 miesięcy, no tak do 9,5. To już myślę, że powinien sobie dać radę i zakocić samiczkę. No i może jakieś belgi się wychowają, może jakieś ładne sztuki będą. Zobaczymy. No i zobaczymy, co będzie z kotem u samicy belgijskiej szynszylowej. Bo jak wiecie, została ona zakocona samcem baranem francuskim. No to myślę, że no co? Myślę, że jakieś młode, na pewno będą duże mieszańce, wiadomo, może będą miały też uszy w dół. No cóż, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze za jakiś tydzień musimy poczekać. No jestem tu, mogę zakręcić. Niech nie marnuje się woda. Może się tam kiedyś przyda. Nie wiadomo, jak to będzie płynieć z opadami deszczu. Na przykład jak 2 lata temu, później deszcz w ogóle nie padał od lutego do czerwca. No aby tak nie było, bo to będzie średnio. Ja sobie tam paletę tutaj dam bliżej. No i fajnie, mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desek. Ciekawe, czemu tutaj nie ma. Dziwne. No, tu sobie dam. No i dzisiaj chcę właśnie już zrobić te drzwiczki do końca, już je zamontować. Muszę tylko jeszcze siatkę kupić. No i skombinować ten kawałek papy. Albo kupię, nie wiem. Jeszcze zobaczę. No. Ogólnie klatka wygląda spoko, więc spodziewam się, że za jakiś tydzień, max 2, się pojawi filmik z budowy części trzeciej, czyli już z wykończenia. No to co, jeszcze myślę, że przejdę do środka. No i tutaj mam ten koper. Ja sobie go już dawno zamówiłem, bo to było jakoś koło 10 stycznia. Jeszcze po prostu leży tutaj w króliczarni. Jeszcze w ogóle go nie używałem. Na górze jest taka ta folia,
z tych torebek. No nie wiem, to raczej mi potrzebna nie będzie, chociaż może sobie zostawię, może jednak się do czegoś sprzyda. No jak to wygląda. Fajnie, nie naściągnął żadnej wilgocią, nic. Karton trochę tak, ale koper nie. Tak więc jest dobry, fajnie pachnie. Tak. Pachnie fajnie, dobrze. Chociaż z brzegów troszkę taki jakby delikatny, taki miękki był, ale on się wymiesza fajnie z tymi, z tym w środku, gdzie jest taki suchy, to nawet nie będzie czuć. Kliki mnie na tego odczuwać, że jakiś taki inny jest. Tu w sumie mieszankę mogę przygotować i będę kończył filmik, bo już pomału nie mam pamięci. Aha, oczywiście zapowiadam wam, że będzie za niedługo znów daily. Jak pamiętacie, próbowałem to daily robić w styczniu. No niestety daily skończyłem po chyba 18 dniach, coś takiego. Daily skończyłem z wiadomych przyczyn, znaczy w sumie z wiadomych, bo wam tego nie mówiłem i mówić nie będę. No i teraz chcę spróbować ponownie. Spróbować daily zrobić przez cały marzec, przez całe 31 dni. Czyli dzisiaj jest chyba 18, dobrze pamiętam. W niedzielę będzie ten filmik, który widzicie, no tam już nie sięgnę. I potem jeszcze dwa. I w sumie już od 28. W sumie zacznę w daily, bo 28 będzie film jeszcze normalnie z hodowli klików. Bo wiadomo, wciepuję dwa filmy tygodniowo. Wymyślam dam jeszcze być to normalnie, a potem już od 1 marca już zaczynamy z daily lecieć. Mam nadzieję, że to daily się wam spodoba, ponieważ no coś też się naprawdę działo. Mam nadzieję, że wtedy podczas tego daily się na przykład zakoci samica. Znaczy ja zakocę jeszcze przed daily, ale może pod koniec daily się by wykociła, więc byłoby super. Będzie wykocik samicy belgijskiej, olbrzymi maszyn silowego. Wiadomo, że co jakiś czas się pokaże jakieś młode. Będzie oddzielanie młodych od samic mieszańca. Będą też sprzedaże, tak jak mówiłem w ostatnim filmiku, więc też coś się podzieje. Na pewno nie wszystko naraz. Te filmiki, które będą, na pewno będą takie troszeczkę mniej nudne, mniej ciekawe. No ale jakoś to tam poradzimy. Myślę, że będzie wszystko jak w najlepszym porządeczku. Dobra, to ja już ten filmik kończę. Mieszaneczkę zrobiłem, teraz kliki nakarmię. Mam nadzieję, że film się wam spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie standardowo łapeczki w górę, subskrypcja razem z dzwoneczkiem i do kolejnego filmu. Trzymajcie się. No i cześć.